trzeba było. Tu jest napisane rzeczy. O nie! Ale super. Bo my jesteśmy rzeczy. I jest 6 świeczek, bo nas jest 6, więc teraz każdy musi wybrać swoją świeczkę. To będzie trudne. I wymyślić swoje życzenie. Ale najpierw się wymyślę życzenie, no czy nie? Tak, no dobra. Yes. Dlatego nasypamy się rzeczy, bo nie skupiamy się ani na jednej dziedzinie sztuki, ani na jednej dziedzinie działania. Chcemy łączyć różne środowiska i różne osoby i różnych ludzi i nie przywiązujemy się do żadnej formuły. Interesuje nas w sumie każda forma, która coś w nas budzi i która wywołuje jakieś emocje, czy zadaje różne pytania. Wiesz co? To jest majonez. O, majonez, ketchup. Majonez, super. Ja z ketchupem. O, to dekolwiek była. To jest właśnie kolektyw rzeczy. Możemy siedzieć w ciszy 5 minut i nie czujemy się tylko trochę niezręcznie. Czym się zajmujemy? Robieniem rzeczy. Co to jest robienie rzeczy? Robienie coś więcej niż można robić. No w sumie ja pamiętam, jak chyba ktoś kiedyś powiedział, że to jest śmieszne, że mówimy, że robimy rzeczy, że to, można tego odebrać, że, no, że robimy sobie jakieś rzeczy. A właśnie to nasze rzeczy się kojarzy po prostu z tymi naszymi zainteresowaniami. No tak, no, ale jako kolektyw zajmujemy się jednak czymś bardzo określonym, tak mi się wydaje. W sensie organizowaniem eventów, właśnie wystaw szczególnie, właśnie, gdzie zapraszamy innych młodych ludzi, zwykle to byli studenci też innych szkół artystycznych, do udziału w konkursach, z których później uczestniczą w wystawach, które robimy. A chyba też to jest dla nas ważne, żeby jakby tą sztukę pokazywać w sposób, który nie zniechęca ludzi, którzy nie siedzą po prostu w establishmencie, tylko są gdzieś obok i zawsze się bali tej sztuki, bo im się kojarzyła właśnie z jakąś takim elitarnością, z jakimś takim środowiskiem bardzo hermetycznym i my staramy się tacy nie być, prawda? Napijesz ktoś wina? Dziękuję. Myślę, że jest lampka wina, nie zaszkodzi. Tylko nie mam lampek. Bardzo lubimy gadać o sztuce, jedząc tosty. Myślę, że to nas dobrze opisuje. Ja chcę rybie oko, jak jem batata. Zbrudzenie. No tak, ja. Nie widziałem, że aż tak blisko będzie. Nie widzimy się tak rzadko, że jak już się widzimy, to widzimy się bardzo długo. A jak się długo nie je, to jest się bardzo nieszczęśliwym. Mhm. Bardzo mądre. Więc musimy zawsze jeść razem i to będzie budować naszą relację. Żeby każdy miał szansę i mógł pokazać coś, co chowa w szufladzie, jak mówiliśmy na pierwszym roku naszego działania. Tak, tak, to jest bardzo ważne. Bo jakby w naszym środowisku jest bardzo dużo niesamowicie wrażliwych osób, które bardzo, bardzo wstydzą się pokazać to, co robią, w czym są świetne, bo cały czas poddają siebie i swoją twórczość w wątpliwość, a my chcemy znaleźć takie miejsce dla tych osób, żeby mogły się pokazać. Chcemy stworzyć po prostu takie wydarzenia i miejsca, gdzie będzie to możliwe i gdzie będzie się to wydarzać bezpretensjonalnie i tak szczerze. Razem myślamy i razem sprzątamy. A to, co jest pomiędzy tym, no to trochę rozdzielamy się. Pomiędzy tym, kto jest w tym dobry. No. Ale jakby no razem robimy rzeczy. Kolektywne sprzątanie. Gdzie ten film będzie? Bo ja nie wiem, serio. W internecie. W internecie. No to wiadomo, nie? A w internecie nic nie ginie, tak mówią starzy ludzie. Tak mówią starzy ludzie. Galerie to... Restauracja z drogą wodą. Tak, a my jesteśmy orężadą. Tak. Okay. Pyszną i z bąbelkami. Schłodzoną. Schłodzoną. Taką z futraka.